Dzień dobry, witam Państwa w co nie przeglądzie złych wiadomości. Eee, witam po przerwie wielkanocnej. Mam nadzieję, że wszyscy przeżyli te święta. W sensie ci, co nie przeżyli, już nie żyją w związku z tym, no przykro mi bardzo nie oglądają tego programu oraz nie mogą dalej bawić się na naszych łąkach rozkwieconych, które są coraz bardziej rozkwiecone, gdyż po prostu przyszła wiosna, kwiecień, plecień, kosz przeplata, trochę zimy, trochę lata oraz w marcu jak w garstu są dwa przysłowia, które no, stają w gardle klimatystom, jak doskonale wiecie, gdyż pokazują, że zmiany pogody, nie klimatu, ale pogody w miesiącu, marcu oraz kwietniu są czymś najnormalniejszym na świecie i często bywało tak, że w marcu było bardzo ciepło, w kwietniu było bardzo zimno, a w maju jeszcze padał śnieg na początku yy, maja. Tak było parę lat temu u mnie na wsi przynajmniej. Nie wiem jak u was. Wracając do tematu, święta za nami. Hmm ważne święta, ale o tym pisałem w notatce specjalnej dla Was, wyjaśniającej dlaczego w święta nie będziemy pastwili się nad naszymi przygłupami, zwanymi, w, nie wiem czemu, politykami. E, święta za nami i wydarzyło się parę rzeczy, na których chyba warto pochylić. Przede wszystkim podejrzewam, że interesuje Was, teraz denerwuje sytuacja związana tak, z nimi. Żyć. No, tak. cześć, cześć. E, jak zwykle w sytuacji, w której pojawia się ten klip, on pojawia się bardzo rzadko, gdyż jest na specjalną okazję, e, on przed. Sytuację albo opowiada sytuację, w której wydarzyło się coś grubego. No i wydarzyło się coś grubego na terenie gazem. Polski wolontariusz razem z wolontariuszami z innych państw, e, z Anglii, Australii, jeszcze się jeszcze był. E, widziałem tego paszporty trzy, w związku z tym nie zagłębiałem się w to jeszcze, kto zginął, poza tymi trzema e, osobami. Istotny był bowiem nasz obywatel. I on zginął, gdyż um, wojsko izraelskie, jak to ma w zwyczaju, a jest wiele materiałów, wideo pokazujących, że ma to w zwyczaju, a lubi sobie czas od czasu zbombardować, nawet dość często lubi to robić. E, zbombardować sobie niewinnych ludzi. E, często są to cywile, najczęściej są to cywile. W 99% są to cywile, że sobie idą, 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 idą nagle coś wybucha, bo dron się przelecia stwierdził, a po co nie są tam gdzieś idą? Przecież nie muszę, iść, mogą sobie poleżeć. No i część z nich leży, e, część udziela się dalej biegając, albo bo Idąc sobie do przodu, chcąc się wydostać ze strefy ognia, i nawet kiedy odejdą kilka metrów, i tak ten dron wraca i rozwala wszystkich po kolei, nie patrząc na to, że są nieuzbrojeni, nie mają żadnych złych zamiarów, są u siebie w domu, tak naprawdę. To jest standardowa procedura chyba Wojska Izraelskiego, która, jak wiemy, jest najbardziej humanitarną armią świata, jak przynajmniej mówił jeden pan z takimi długimi włosami z boku parę miesięcy, nawet nie wiem, czy miesięcy, może to było dawniej, dawno. Bardzo w telewizji polskiej, tak powiedział przez najbardziej humanitarne armia świata. No więc padło tym razem na ludzi związanych, uwaga, z Soroszem, bo w ta instytucja charytatywna, która została zbombardowana, to są ludzie z Sorosza. Nie mam nic do tego, pomagałem na miejscu. Nie od tego, jakie jest tło w ogóle tej całej sytuacji związanej ze sponsorowaniem tego typu organizacji. W tym przypadku faktycznie chłopak z Polski pomagał dowozić żywność do ludzi odciętych od, przypominam, dobrych kilku miesięcy, bo to teraz minie pół roku, od kiedy to Izrael zaatakował Gazę, ja wiem, wiem, najpierw zaatakował Hamas. O, chryste, panie, też z tych nagrań hamasowych początkowych nic nie zostało, bo to było parę osób, które zostały źle potraktowane przez Hamas faktycznie, a w efekcie zginęło kilkadziesiąt tysięcy osób, już mnóstwo dzieci, starców, kobiet, starców kobiety i dzieci zawsze zruszają, więc o tym mówię, że giną tacy ludzie. Zginęła też masa innych ludzi, niepowiązanych w większości z Hamasem, tak? Ten chłopak z Polski, który pojechał tam pomagać ludziom przeżyć okupację izraelską. No i w sumie nic by się nie stało, tak naprawdę, no bo co mogło się stać? No, e, kiedy doszły do mnie informacje o tym, coś jakiego się wydarzyło, stwierdziłem, no i co dalej będzie? No za chwilę będzie tak, że to się okaże wina Polaków, Generalnie, że wysłali kogokolwiek w strefę, w której rządzą terroryści. Terroryści chodzą po ulicach, terroryści leżą na ulicach między kwiatami, między klębami, e, W piwnicach oczywiście, w wszystkich piwnicach tam to są oczywiście bazy Hamasu. I zaraz będziemy za to przepraszać. No jak się okazało, się myliłem. Nie musimy przepraszać, bo nikt nie powiedział sobie przepraszam w tej sytuacji. W chwili, kiedy wszyscy zastanawiali się, jak zareaguje Izrael, Izrael zareagował, zareagował błyskawicznie. Ambasador Izraela wystąpił na Twitterze. Ehm, i... W ramach przeprosin zasugerował, że polacy są antysemitami. nie zasugerował, tylko stwierdził po prostu, wprost, że co z tego, że gdzieś tam u nas coś tam spadło na jakiegoś typa z Polski, z Anglii, z USA, z Australii, whatever, nieważne kogo to spadło i co to było też nie interesuje się za bardzo. Ważne jest, że w Polsce Grzegorz Brown zgasił świecę w Hanukową. Kurde, pomyślałem sobie, no dobra. Ciekawe, jak na to zareagują nasi politycy, bo przecież samo to, że zginął nasz obywatel gdzieś za granicą, nikogo nie wzrusza, ale to od lat nikogo nie wzrusza. Przypominam, przypominam, że jeszcze chyba za poprzedniego pisu, za pierwszego pisu, w Afganistanie porwano polskiego inżyniera i oczekiwano okupu za niego. Wtedy, chyba, Sikorski był ministrem spraw zagranicznych, z tego co pamiętam. Mogę się mylić, ale tak chyba było, że to był ten okres. No i. Nikogo to nie zainteresowało. W finale inżynier po prostu poszedł do piachu. Okej, okay, tak się przejmują polskie władze polskimi obywatelami. E, było parę jeszcze innych takich sytuacji, kiedy po prostu Polakami nikt się nie przejmował. Przypominam, zresztą do, do gazy wracając, że w czasie, kiedy wybuchła sytuacja w gazie, e, dowiedziałem się o tym, że w gazie znajduje się kilkudziesięciu obywateli polskich. O obywateli polskich, było istotne, bo to mówimy że zawsze, to były obywatele polscy. Nie Polacy, ale obywatele polscy. Czyli pochodzili w Polsce, studia, mają rodziny dalej. Każde poważne państwo chroni swoich obywateli. Jeżeli dajesz komuś, dajesz komuś paszport, to to jest po prostu święta rzecz. Paszport zmusza cię do tego, żeby się nim opiekować, jak jest w tarapatach. Tak? Oczywiście my, Polacy, wiemy, że jak jesteśmy za granicą i wpadamy w tarapaty, to nie udajemy się nigdy do placówek konsularnych, bo tam nikt nam nie pomoże. Mam takie doświadczenie osobiste. Fakt, że sprzed. Jest blisko 30 lat i wtedy nikt mi nie pomógł. Kompletnie e, jakiś niebezdomny nie e, imigrant w Szwajcarii pomógł mi, kiedy się dowiedział o tym, e, dlaczego jestem w złej sytuacji. A później, jak usłyszał o tym e, konduktor jednego z pociągów, że polska ambasada spuściła mnie po, po brzecie po prostu, bo zostałem ukradziony, nie miał pieniędzy. E, to ten konduktor kupił mi bilet, że sobie pojechał w ogóle z tej Szwajcarii w cholerę, bo nikt tego mnie nie chciał. Także polskie wzdówki konsularne, nie wiem, być może to coś bardzo wszystko zmieniło, bo wiemy doskonale, że wizy, wszystko. Jest o wiele prostsze, czasy się zmieniły, komputery się zmieniły, e, wszystko jest nieprawdopodobnie rewelacyjnie lepiej. No więc e, wtedy też państwo polskie się nie zainteresowało tymi polskimi obywatelami e, i gdybym mnie zrobił rozpierduchy w internecie, to pan Jabłoński, który później jakiś, a jezus, on o mnie wypisywał i mówił różnym ludziom, których myślał, że ja nie znam, ja ich znałem, później powtarzali rzeczy o mnie takie, że wow, pomyślałem sobie, niezły, niezły koleś jest, niezły. Jeżeli on to wymyśla na poczekaniu, to postąpiłem pisać jakieś książki, nie wiem, szpiegowskie najlepiej, bo oczywiście był ruskim agentem, żydowskim agentem, e, angielskim agentem, no nie agentem byłem. E, więc pan Jabłoński zamiast zajmować się wyciąganiem polskich loterii z gazy, e, zajmował się łażeniem e, po ludziach i gadaniem o tym, że jestem złym człowiekiem. W finale się udało tych ludzi ściągnąć. Ale to pokazuje, jakie podejście ma państwo polskie do polskich obywateli, do obywateli, tak? Nie do Polaków, tylko do obywateli polskich, bo każdy z obywateli polskich, jak ma dowód, paszport, to są obywatele polscy i Polska powinna o nich dbać. Ale o czym mówimy? Przecież. 10 kwietnia 2010 roku w Rosji zginęło mnóstwo Polaków. Jednego dnia po prostu o jednej godzinie minucie nagle spadł samolot nad smoleńskiem i wtedy zginęło mnóstwo 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 Polaków, blisko setka łącznie, licząc z tymi z, z obsługą pogolową i co? I nic się nie stało. No nic się nie stało, wtedy przecież oddaliśmy śledztwo Rosji. Nie, 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 my tego nie dotykamy, nie po prostu no to, to się wydarzyło, ale my nie chcemy za tym mieć. W ogóle to lepiej, żeby się no, nie wydarzyło, w związku z tym nie chcemy za tym mieć. W związku z tym oddajemy śledztwo Rosji, żeby Rosja sobie wyciągnęła jakieś wnioski ze swojego śledztwa i powiedziała, jak co się stało właściwie, tak? Ale z prom tego ambasadora, ktoś się po nich chyba zająć, tak? I też nie oczekiwałem żeby się ktoś miał tym zająć. I chyba miałem rację, gdyż przez pierwszy dzień, po tym, jak pan ambasador powiedział, że. Oj, tam, że tam ktoś zginął od razu. Mam was gdzieś. E, Hanukowa świeca, rozumiecie. Hanukowy świec nie można gasić. Jak się gasi, to wtedy ktoś u nas ginie. E, w sumie to wyglądało jakby to była zemsta za Hanukowe świece, zgaszone przez Buczego Żebrauna. No ale okej. Okay. Po dniu, ponad całym dniu, odezwał się pan Donald Tusk, premier dzisiejszy polski. I co powiedział? Powiedział: Ach, chłopaku, do tego ambasadora. I panie Nataniachu też nie zalinkował, i żeby nie dowiedzieli, że cokolwiek pisze na nich, tak? Eee, nie robcie takich rzeczy, nie mówcie w taki sposób tych rzeczy, bo ludzie mi się w Polsce denerwują i w sumie to bardzo nimi jest z waszej strony. Jest także w domyśle opiszcie to jakoś inaczej i czekam aż opiszecie. Tego nie pisał, że czeka, ale tak, tak. Moglibyście się lepiej postarać, żeby tak nie denerwować Polaków. Jak na tą sytuację zareagowały inne kraje? E, Australijski premier wyszedł od razu i powiedział, "Ej, okej, okay, dobra, zdarza się, shit happens, ale odszkodowanie chyba jakiegoś człowieka, tak? Bo się należy dla naszego obywatela. W e, BBC odbyły się jakieś programy, w których po prostu jechano pojezdnicy jak po e, burę i kobyle, e, mówiąc, że po prostu odszkodowania, w, skandal, w, nie można humanitarnych e, organizacji bombardować. Na cały świat, czyli te kraje, w których po prostu zginęli ci ludzie, z których pochodzili zginięci e, tam ludzie, Normalnie postawił sprawę. Ej, to jest skandal. Oczekujemy przeprosin i hajsu dla rodzin, tak? Ale jakiego hajsu dla rodzin? Pomyśl o przeciętny Polak, który pamięta swoje przewodowa. Przewodowa, w którym spadła rakieta. Nasze władze od razu powiedziały, że to była ruska rakieta, w finale się okazało, że to była ukraińska rakieta, a jak się okazało, że to była ukraińska rakieta, to nikt nie wpada na pomysł na to, żeby powiedzieć Ukraińcom: Ej chłopaki, oczywiście pomagamy wam, tak? No, robimy dla was wszystko, co możemy, nawet więcej niż powinniśmy. A czy to, że robimy tego więcej niż powinniśmy, to do nas nie dociera ciągle, bo ci tutaj od platformy znów robią to samo, co robił PiS. Może trochę cisza, ale jednak nikt na to nie wpadł kompletnie. Nikt nie pojechał, nie zaprosił tych ludzi z przewodowa, rodzin. Nie było żadnego odszkodowań, przynajmniej nie było tym głośno. Być może po cichu to zrobiono. Rozumiem, że taka sytuacja powinna być głośna dość, a tymczasem nic o tym nie było słychać. Przecież nie przyjechał tutaj na, do nas pan Zaleński, żeby powiedzieć: no Sorry, bitch, no po prostu coś spadło. No nasze, no słaba sytuacja, ale wiecie, mamy wojnę, tak? Nic kompletnie. w Przewodowie też się nie zajęto polskimi kilometrach, którzy zostali tam zbombardowani. Więc. Jak przecięty Polak mógł przypuszczać, że ktokolwiek wystąpi jakieś odszkodowanie? Przecież to jest bez sensu. A czy bez sensu była reakcja Andrzeja Dudy, który przez pierwsze kilka dni w ogóle milczał, a w końcu jak się odezwał, nagle stwierdził, że, mm, no to trzeba przyznać, że ten ambasador Izraela, który jest w Polsce, no, no nie jest ambasadorem naszych marzeń, powiedział pan Duda. Panie Duda, pan jest pieprzonym prezydentem, do prezydenta należą na przykład takie rzeczy, jak wydalanie ludzi z kraju, tak? Jeżeli ten człowiek, ten ambasador Izraela jest, no, nie na rękę mam, no to się w takim razie dzwoni do Tel Awiwu i mówi tak, Ej, no, przepraszam, do Jerozolimy, przynieśli stolicę z Tel Awiwu do Jerozolimy. O Chrysta, to jest grubsza historia, ale nie na ten program. Dzwoni się do Jeruzalem, prosi się pana Nataniachu do telefonu i mówi: Tak, chłopaku, wypad z tym kolesiem z baru, po prostu, bo on nam robi podgórkę naszym wspólnym interesom, robi podgórkę. Nic takiego się nie wydarzyło. Ten gość dalej sobie siedzi w Polsce, mimo że minęło już kilka dni o sytuacji, której opowiadamy, i nikt nie wpadł na to, że można by go wydalić. Tymczasem, jeżeli pomyślimy sobie, że na przykład nasz ambasador w Izraelu mógłby na przykład zadziałać, no, wręcz a jest duda, bo na rozkaz, duda, bo rozkaz premiera, pójść do Nataniachu, no to. Nie wiem czy znajdziecie sobie sprawę z tego, ponieważ większość z was tak, że no, nie może pójść ambasador z Polski w Izraelu do nikogo, bo go tam nie ma. Bo od czasów, kiedy ambasador został zaatakowany na ulicy, opluty, no i troszeczkę tak źle potraktowany, został wydalony z Izraela, teraz się wydalił do Waszyngtonu. To jest pan Magierowski, który w tej chwili robi karierę w Waszyngtonie, a my ciągle nie mamy izraelskiego ambasadora, w sensie ambasada w Izraelu. I tak to wygląda. Czyli tak, my nie możemy wydalić od siebie ambasadora Izraela, nie wiadomo dlaczego, mimo że on systematycznie, bo to nie jest jedna sytuacja, związana z tym akurat z, z incydentem, tak to nazwijmy, która powoduje, że ten kogoś powinien od nas wylecieć. Nie. Te sytuacje są mnożliwe, strasznie. One się mnożą po prostu jak króliki, które e, robią sobie dobrze w różnych sytuacjach, w których może być im dobrze, cieplej, whatever. Ten facet od lat, od kiedy tutaj jest. Systematycznie atakuje Polskę. I to tym mówimy w tym programie, i usiadł na Twitterze, o tym pisze od dobrych kilku lat. I co? I nic. Opluwa Polaków, atakuje Polskę, opowiada jakieś brednie na temat Polski. To, że pochodzi z Rosji, jest najmniejszym problemem, chociaż parę co to że po prostu urodził się w Rosji. No i co z tego? Wielu Polaków urodziło się w Rosji. W sensie w Rosji, takiej późniejszej Rosji, kiedy to ta Rosja zajęła tereny Polski. Nie o to chodzi. Sytuacja, w której państwo polskie, Potrafi spacyfikować staruszkę handlującą, nie wiem, kalarepą albo rzepą na ulicy, bo sobie gdzieś znalazła, u w ziemi wykopała, chce zabić parę pieniędzy. To państwo polskie wysyła w siły policyjne, żeby ją po prostu źle potraktować i żeby nie sprzedawała kalarepy na ulicy. Ale państwo polskie jest silne tylko i wyłącznie w stosunku do osób słabych, czyli swoich obywateli. Znaczy nie wszystkich. Obywatele, którzy są dobrze ustawieni, o czym zaraz, mogą też żyć jak pączki w maśle i nikt im nic nie zrobi. Tyle, że ile na naszym podwórku w środku, w Polsce, w naszym małym imperium, my to rozumiemy, także jesteśmy nierówni, nie ma równości w Polsce. Są biedni, są bogaci, ci bogaci mają lepiej, już nie wszyscy, bo jeżeli taki bogaty podpadnie komuś z władzy, to może być mniej bogaty za chwilę albo być biedny wręcz, także to nie o to chodzi. Ale tutaj w Polsce, jak to się wszystko dzieje, to są rozgrywki między nami. My się zgadzamy na to, tak? Ale w sytuacji, kiedy w taki sam sposób zachowujemy się w stosunku do obcych mocarstw, Niemców, Ukraińców, nie, no, ruskich, to my po prostu jedziemy tak, że wgniatamy ziemię, to wiemy o tym doskonale. Izraela. Pomyślcie sobie, jaki wizerunek mamy na świecie. Przecież dziwne, że po tym incydencie dowolna ambasada, nie na przykład Bangladeszu albo Zimbabwe, nie wystąpiła z jakimś apelem do Polaków, z poniżającym, atakującym, wiedząc, że nic za to kompletnie nie grozi, bo Nikt nas nie szanuje po prostu i taka jest prawda. Dobra, przechodzimy do rzeczy istotniejszych niż zaszłość. Skoro konwencję rodzinie zabitego, przykre, jak zawsze w takich sytuacjach, za tydzień nikt nie będzie o nim pamiętał. Jakieś takie mam przekonanie głębokie, że jego nazwisko zniknie gdzieś za chwilę <laughs> z obiegu medialnego i nikt za tydzień czy dwa nie będzie wiedział, kim właśnie był ten człowiek. Część jego pamięci, robił dobrą robotę, już nie będzie robił, bo Izrael kilkukrotnie atakował ten sam konwój. Ci, którzy przeżyli, wydostając się z pojazdów, byli tak ci cywile y, palestyńscy, o czym mówiłem wcześniej, dobijani systematycznie. Bardzo celnym ostrzałem. I teraz tak Amerykanie powiedzieli, że to nie wiadomo, czy to Izrael, bo wiadomo, że po prostu kurde, w gazie. Palestyńczycy latają dronami bojowymi i strzelają do swoich ludzi. Do tych rzeczy, którzy im zupelają. Tak. Mm -hmm, mm -hmm, tak, na pewno. Śledztwo teraz będzie trwało, bo teraz to nie jest takie pewne, bo na początku było pewne, bo się przyznali, teraz już się nie przyznają. Szczęśliwie całą tą sytuację ogarniają inne państwa niż Polska, czyli Anglia, Australia i to one pewnie to śledztwo odprowadzą do końca, żeby pieniądze trafiły do rodzin osób, które tam zginęły. Bo nasze państwo nie ma co Wspomniałem o tym, że ludzie w Polsce bogaci dobrze sobie żyją, jeżeli są dobrze ustawieni, żyją sobie jeszcze lepiej. Za chwilę będą wybory samorządowe i w tych wyborach startuje... Wiele osób, które po prostu no, tak pokazują się z jak najlepszej strony. E, jeden z nich to jest lekarz, ja sobie zapisałem jego nazwisko, bo to jest ciekawa sprawa, u mnie która tutaj zaraz to się wydarzyło niedaleko stąd. E, Paweł Dilis, to jest gość masz, mieszkający w Warszawie, K lekarz w ogóle, żeby było śmieszniej. E, kandydujący w wyborach samorządowych. E, no więc ten lekarz jakiś czas temu, yy, jadąc tutaj nieopodal mnie, e, przejechał rowerzystę. Przejechał go dość potężnie, gdyż gość trafił do szpitala. Co ciekawe, ten lekarz, ten pan ze zdjęcia w tej chwili, nie chciał wzywać żadnej pomocy. Żadnej policji, niczego, żadnej, żadnej karetek. Po prostu no, rozwiążą sprawę z No niestety chłopak był w takim stanie, że musiała go przyjechać karetka, przyjechała policja, spisała zeznania no i wlepiła typowo mandat. No i po, powiedzieli, no i co z tego? No wlepili mandat, zapłacił z głowy. No więc właśnie nie. <grym> no więc właśnie nie, gdyż gość po... W jakimś czasie y, z, przypomniał sobie, że chyba jednak nie jechał tym samochodem, prawdopodobnie, albo to nie jest jego, jego wina, i poszedł do sądu, żeby anulowano mu ten mandat, a, gdyż on jest niewinny. No i sąd uznał, że jednak jest winny i nie anulował mandatu, w związku z tym musiał go dalej zapłacić. Tyle, że chłopak jest sprytny. I teraz dochodzę do sedna i do końcówki tej historii. Chłop napisał do swojej ofiary y, takie pismo. Przedsądowe, że jeśli ten chłopak mu nie zapłaci 20 parę tysięcy, czy 30 parę tysięcy, ale jakieś po prostu dziesiątki tysięcy wchodzą w grę za uszkodzenie samochodu, to on wytoczył mu proces. Takie pismo wysłał. Chłopak to Olał, bo ja <grym>, też bym olał, bo z tego olałem pismo od Habały i tu pewnie ten chłopak może też zaliczyć zdziwienie, kiedy to pójdzie dalej. Gdyż przede wszystkim policja ustaliła winę tego lekarza. Po drugie. Ten lekarz jeździ całkiem nowym Volvo XC90. Duża droga fura, całkiem nowym samochodem, więc prawdopodobnie powinien mieć jakieś OC, AC ubezpieczenie. Tak? W związku z tym prawdopodobnie dostał z ubezpieczenia kasę, pewnie nie taką, bo, bo, bo ten rower musiał być z betonu, żeby uszkodzić samochód na 20 par tysięcy. Aż teraz lusterko kosztuje parę tysięcy, być może nie, urwały mu się wszystkie lusterka, przednie, tylnie, w samochodzie, coś jeszcze mu się trwało, suma spora. tak? Tyle że ten gość najprawdopodobniej, wszystko to wskazuje, dostał ubezpieczenie za swój samochód, bo opłacał ubezpieczenie. I teraz chcę jeszcze włudzić od swojej ofiary, e, która zgodnie z prawem, bo e, policja oraz pogotowie potwierdziły, że to nie była jego wina, e, jechał sobie, a niezgodnie z prawem jadący lekarz chce od niego wydoić kasę. Ten gość, dlaczego to mówię, gdyż ten gość startuje w wyborach samorządowych. Uwaga, z Ursusa. Warszawskiego. Także jak go zobaczycie na listach, to wiecie o tym, z kim macie do czynienia. Jeżeli ktoś robi takie sytuacje, hmm, chyba nie jest zgodny zaufania. Tak mi się przynajmniej wydaje. Być może się mylę, ale moim zdaniem nie. że konsultacja z zakresu medycyny estetycznej. A nie, to inna pani. Nie, tak! On pasuje przy medycynie estetycznej. Chryste panie. No dobra, skoro jesteśmy w sytuacjach takich związanych z wyborami samorządowymi. E, jak dobrze wiecie, ja od poprzednich wyborów nie reklamuję żadnych partii. W ogóle w sensie nie hejtuję, nie reklamuję wam tego w nośnie. Nie chodzę w w związku z tym nie będę w, e, robił reklamy żadnej partii, ale to jest sytuacja ponadpartyjna z Warszawy, która mm, w takim oczęciu. Zwiera wiele sytuacji, które na przestrzeni ostatnich dekad wydawały się patologiczne i zostały odsunięte z naszej rzeczywistości, gdyż afera reprowadzacyjna w Warszawie była dawno i minęła. Nikt go nie mówi, tak? No więc, jeżeli pamiętacie o co chodziło, to tam można wtedy włosy kupić, kamienicę za złotówkę, jak się miało, 150 lat i było się, na przykład, nie wiem, Żydem, tak? w sensie, no to wtedy kupowaliście sobie za darmo kamienicę w Warszawie. No więc ta sytuacja ma, okazuje się, swój dalszy ciąg i znaczy, nawet nie chodzi o kamienicę, ale ci sami ludzie, którzy wtedy powinni pójść siedzieć, ciągle operują w Warszawie, po prostu na pełnym ludzi. To jest temat, który zdobyłem w tym tygodniu od człowieka, który, uwaga, od blisko 40 lat stara się odzyskać własność swoich przodków znajdującą się na terenie Warszawy. To jakaś taka była fabryczka przedwojenna, nie za duża, nie za mała, nie jakiś wielki kolos, typu nie wiem, żerań, ale też nie jakaś budka do naprawy bucików, skarpetek czy pasków. Nie, nic z tych rzeczy. Niezależnie od tego, czy to jest duże, czy to jest małe, w 1989 roku zgłosiła się rodzina tego człowieka, z którym rozmawiałem, do miasta, żeby odzyskać wolność. Nowa Polska, państwo prawa, wszyscy żyjemy w wspólnym domu, nie siedź, nie leż, nie czekaj, pomóż, tak? No to stwierdziłem, że to pomogę, tak? no to odzyskam własnie swoich przodków. Pisma. Które wysyłane były zesłane przez kilka ale wtedy były kompletnie olewane przez państwo. Ale to takie państwo wtedy było niepoważne, nie było komputerów, może nie było komu odpisać. W związku z tym dopiero po blisko dekadzie udało się e, temu człowiekowi uzyskać od Warszawy informację, bo po dekadzie blisko się zwała, miasto Warszawa, e, że no tak, tutaj faktycznie jest pewien problem z tą nieruchomością, która już przez ileś tam x lat była użytkowana przez. Innych ludzi kompletnie, bo po komunie to zostało przekazane e, firmie, która operuje na tym terenie i ona sobie przez te całe lata zarabiała na tym pieniądze. E, no więc miasto stwierdziło, że Ola Boga, no faktycznie mamy problem, bo jak spojrzeć nawet na ustawy Birutowskie, które wywłaszczały ludzi z ich własności, jak komunizm, socjalizm przyszedł do Polski w 1945, to to było niezgodnie z ustawami Birutowym, To jest bardzo popularną sytuacją, bo to, że tych ustaw Birutow nie przestrzegano, jest. Większość spraw, jakie znam, dotyczących nieruchomości przedwojennych, właśnie tak wyglądają, że były niezgodne nawet z prawem komunistycznym. Tak? No i chłop się ucieszył, razem z rodziną, kura, odzyskamy fabrykę, będzie fajnie. Minęła dekada. Bo to był początek wieku. My mamy rok 2013. Zaczynają się jakieś dokumenty pojawiać, że tutaj już nie można tego odzyskać. Bo tutaj mieszkają jacyś ludzie, których nie można wywłaszczyć, ale generalnie to jest sytuacja patowa bardzo, bo Urząd Miejski no, nie jest w stanie stwierdzić, czy to można oddać, czy nie oddać. Rozumiecie, mija 20 lat. Tam operuje firma zarabiająca hajs na tej fabryce małej. Miasto nic nie wie, co z tym zrobić. No i wreszcie, uwaga, mija 30 lat, mamy rok 2023, no i jest kolejne, kolejne podejście do tego, żeby odzyskać tą fabrykę. I tu, uwaga, e... ludzie dowiadują się, że niestety nie mogą jej odzyskać, chociaż mają pełne prawo do niej, gdyż ta fabryka jest wynajmowana firmie X. <coughs> dowiadują się o tym 24 grudnia. 2023 roku o tym, że wynajem niestety nie pozwala na oddanie fabryki. Po czym dostałem dokumentację pełną tej fabryki, i tam znajdują pismo polityka warszawskiego, samorządowca, burmistrza, który informuje w tym, w tym takim dopisku do dokumentu, że wiecie co, wydajcie to decyzję, że niestety nie możemy oddać, gdyż 20, tutaj wynajmowana jest. Przed 31 grudnia, bo wtedy kończy się najem. I dosłownie tak się właśnie stało. 31 grudnia, najem tej firmy, która najmowała przez całe lata, się kończył, ale wyrok, decyzja ratusza warszawskiego została wysłana i zapadła na dosłownie parę dni przed końcem tego najmu. I teraz, dlaczego o tym mówię? Bo. Firma, o której mówię, to jest firma, której w tym całym procederze doradza człowiek świetnie znany z tej afery reprywatyzacyjnej w Warszawie. Był jednym z głównych oskarżonych, nie został nigdy skazany i on dalej doradza tego typu firmom, jak omijać prawo i co robić w urzędach, żeby dalej móc sobie użytkować rzeczy, które do nich nie należą. To jest jedno. Z drugiej strony decyzję o tym, żeby tak było, a nie inaczej, Zapadłym e, nie u Rafała Czaskowskiego bezpośrednio, nie, tylko u jednego z polityków zajmujących się właśnie gospodarką e, miejską, e, u wojewody, pisowskiego i ten pan jest pisu. Zrozcie, jaka różnica na kogo będzie głosować na PO, na pis, czy na PISCOR, oni ze sobą świetnie korzystują od dwa dekad. Wszędzie w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu, w Gwiazdoku do których się wybieram, to jutro, w Gdańsku, w Poznaniu, no wszędzie po prostu, tak? I to nie jest tak, że oni po prostu się nienawidzą. Oni sobie ze sobą imprezują, piją ze sobą, robią sobie deale, mają te swoje pieniądze z różnych tych partyjnych synekur, bo sobie rozdają wzajemnie PiS, PO, whatever, jesteś naszym człowiekiem, damy ci robotę. Co się może w tym kraju zmienić, będziemy dalej, jeżeli nie ja, my będziemy głosować na te dwa ugrupowania. No nic po prostu. No jeszcze z SLD. SLD, którego już nie ma, bo stare SLD wymarło. W Rzeszowie zdaje się, czy gdzieś tam na Podkarpacie rozwijalskim już ostatnio rządzi stare dobre SLD i to są normalni ludzie, z nimi może dogadać, tak? Tyle, że stare dobre SLD jest wypierane przez partię razem i nową lewicę, której jedynym zmartwieniem jest to, co, komu, gdzie i jak wsadzić, żeby było dobrze. Pani Bier, zdaje się, byśmy sprawdził, bo tych nazwisk nie pamiętam. Bierat. No tak, Bierat. Pani Bierat na przykład jest kandydatką na prezydenta Warszawy. I jeżeli to mówią różne sondaże, bo ludzie mają dość czaskowskiego, podobno. Zdziwiony jestem, bo moim zdaniem wygra w pierwszej turze. Strzelam przednim razem byłem przekonany, w tej chwili strzelam. No więc yy, w świetle sondaży można wywnioskować z tych sondaży, że pani Bier jeśli dostanie się do drugiej tury, to ludzie na niej zagłosują gremialnie i Trzaskowski pójdzie wek, nie będzie go, Pff, koniec z Trzaskowskim. Osobiście w to nie wierzę, ale przyjmijmy się pani Bier, bo ona faktycznie ma parę fajnych pomysłów, nie wiem jakich, powiem szczerze, bo żadnego nie zarazem, ale słyszałem, że ma parę fajnych pomysłów za to, jeżeli chodzi na przykład właśnie o Sprawy socjalne, reprywatyzacje. To jest po prostu komuk do kwadratu. Ona na przykład wymyśliła, że mieszkania socjalne powinny być budowane w centrum miasta. Rozumiecie, tam gdzie są najdroższe w place ziemi, tam gdzie można, może miasto zrobić po prostu miliardy złotych na sprzedaży ziemi, postawić na te miliardy mnóstwo budynków gdzieś tam, w cholerę. Poza miastem albo w innych dzielnicach, to ona nie, 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 bo muszą być równe prawa. Tak powiedziałam w czasie spotkania u pchyła Stanowskiego w czasie debaty prezydenckiej warszawskiej parę tygodni temu. A, nie za bardzo to rozumiem. Ale uwaga, jeśli posłuchamy tego. Więc nasza oferta mieszkań warszawskich to jest oferta tak naprawdę dla klasy średniej, dla tych, którzy dzisiaj są w tej pułapce, że nie stać mnie na mieszkanie własne, często już nawet na wynajem na rynku prywatnym. Tak a wygląda. za dobrze zarabiam, żeby się kwalifikować na mieszkanie komunalne. Sprawa staje się jasna. Lewica, która przez zawsze dba o ludzi biednych, ludzi pracy, wprost powiedziała ustami pani Biat, tymi ustami, właśnie. Że nie chodzi o ludzi biednych, tylko chodzi o klasę średnią, tak? Czyli o nią, jej kolegów, i koleżanki, jej osobopostacie postacie towarzyszące, gdyż oni bardzo chcą mieszkać w centrum Warszawy, tam jest dużo brzok, tam jest sympatycznie, fajnie wszędzie blisko, tak? Czyli co, czyli budujemy mieszkanie socjalne nie dla ludzi potrzebujących faktycznie mieszkań, tylko potrzebujemy dla tych, że potrzebują mieszkać w centrum miasta. Tak? O chryste panie, no i głosujcie na nią, na Trzaskowskiego i na kogo tam jeszcze jest jaki koleś, nie wiem, złodziej chyba, nie wiem, przynajmniej ten złodziej związany, który z PiSu startował, miał ostrą, super, fajny początek kampanii miał i teraz go już nie widzę od paru tygodni, w związku z tym nie wiem, umarł może, a może zeznawał, wszystko jedno. Nie zależy tego postu, kogo wybierzecie, będzie na pewno wesoło, bo myślę, że większość z was idzie na te wybory samorządowe, w sensie duża część, może nie wszyscy, może nie większość, ale jednak część z was pójdzie. Miejcie na uwadze, że mm, ci ludzie są nienormalni. A propos tych mieszkań socjalnych, to mm, e, przed świętami jeszcze, o tym nie mówiłem, bo święta nie było programu, e, gruchnęła wieś, w sensie lewicowi aktywiści warszawscy bardzo strasznie pokali nad tym, że za tego Czerwonych Świń zostanie zrównana z ziemią. To jest takie osiedle w Warszawie, bardzo ładne zresztą, trzeba przyznać, e, zbudowane w czasach, kiedy jeszcze budowano ładne osiedla, zbudowane w czasach, kiedy Jezus Mary zaraz powinienem wróci, wrócić, bo za komuny, e, jak się zobaczy komunistyczne osiedla, tak, to jest tak, są place zabaw wszędzie, e, są szkoły wszędzie, e, place zabaw są na ogół po dwóch stronach bloków, Przecież sensie jeden blok ma plac zabaw, drugi ma, każdy blok ma swój plac zabaw, tak, są szkoły, są przedszkola, są przychodnie, tam zaplanowano wszystko, całą infrastrukturę. Te nowe osiedla, no tego nie mają, tak. Tam, tam, tam się przedszkolem mieszczą w tych blokach, szkoły, że są mieszczą się w tych blokach, nie ma osobnych budynków, e, place zabaw. No przecież Bachory wrzeszczą na chory komu to, że pod oknem wrzeszczą Bachor. Sam mieszkałem na jakim osiedlu na ursusie zresztą właśnie, dlatego się bardzo zainteresowałem sprawą bala z Ursusa, który tam kandyduje. I tam były nagonki na dzieci, które bawiły się na placu zabaw. Jeden idiota, bo to inaczej nie można nazwać, zaczął strzelać z wiatrówki do tych dzieci to się źle do niego skończyło, czy znaczy nie, to, to, to było 20 lat temu, wtedy już nie było takich represji policyjnych w tej chwili, w związku z tym sąsiedzi przyszli do niego i wytłumaczyliśmy mu, że wiatrówka, dzieci, nie, bo w wpierdolnie, tak to kiedyś działało. I zadziałało, tak, nikt go po nie ciągał. E, dlaczego ty mówię? Bo to osiedle jest fajne, jest miłe, sympatyczne, ale Polesz tam nikt nie chce mieszkać na tym osiedlu, w związku z tym zostanie zburzone. I Lewica bardzo płacza, że nikt tam nie chce mieszkać i on zostanie zburzony. Gdybym był działaczem partii lewicowej, tak jak SLDF czy Nowa Lewica, która ma uj pieniędzy, bo rozstaje z dotacji, to bym wykupił to osiedle, tak? Może nie wystarcza z dotacji, a to nie są aż tak dużo pieniędzy, żeby z dotacji nie można było kupić, by poświęcili całe dotacje roczne, nie wiem, dwuroczne, trzyletnie, pięcioletnie na to, żeby wykupić to osiedle i zrobić tam właśnie budynki socjalne, tak? Bo tak powinna działać Lewica. To jest jedno. Drugie, co jest o wiele bardziej, myślę, interesujące w tej sytuacji, to jest tak, oczywiście przejdziemy do śladu węglowego i ekologii, że ja uwielbiam ten temat. Ci ludzie płaczą nad tym, że te budynki ponoć nie spełniają standardów współczesnych, w związku z tym muszą być wyburzone i na miejsce tych budynków, w których, ich zdaniem, można spokojnie ciągle mieszkać, powstaną nowe budynki spełniające normy, które będą o wiele bardziej ciekawe dla ludzi, którzy chcą kupić mieszkania. Za ciężkie pieniądze. Ale nie w tym rzecz, za ciężkie pieniądze. Przecież lewica garduje razem z klimatystami i razem z PiSem. Znaczy PiS teraz to już nie garduje, bo teraz jest w opozycji, w związku z tym zapomniał się, że Zielony Ład wprowadzał on z platformą, ze wszystkimi tymi lewackimi ugrupowaniami za tym, żeby ludzie ocieplali domy. A na tym właśnie polega problem z tym przymusowym planie domu, że nikogo na to nie będzie stać. I domy będą musiały być burzone, bo nie będą spełniały norm. W sensie sprzedawane za bezcen, później burzone, bo nie będą spełniały norm. Bo nikomu, jak sobie już kupi taki dom za bezcen, nie będzie się podawał remontować jakiejś starej hady, tylko postawić nową, spełniającą normy. Tak? Więc dlaczego ci jak strasznie płaczą nad osiedlem, które idzie do wyburzenia? Jednym w Warszawie. Nie w centrum, co ciekawe, i płaczą jednak. Skoro do wyburzenia ma pójść w Polsce. Dobro kilka milionów domów, podejrzewałem w najbliższym czasie. Hmm, hello, lewico, halo, jak to wytłumaczyć? Może byście się nie wiem, skupili na chwilę na mnie i byście odpowiedzieli w końcu na jakieś moje pytania. Bardzo bym prosił. Zrobiło się ciepło na granicy, zrobiło się ciepło i grubo. Jeżeli pamiętacie poprzednie lata akcji Granica, to tam przechodziły pojedyncze osoby, małe grupki. I w związku z tym, że budowano płot i telemetrie, i teraz jeszcze drugą warstwę płotu stawiają na koncentrynie zbudowanego, no coraz trudniej się przedostać Imigranci, którzy chcą się dostać do Polski ze strony Rosji, bo to Rosja ciągle ich transportuje, po tym zamachu, że się nauczyli, że wpuścili do siebie ludzi, którzy lubią eksplozje. <grym> Ale okej, okay, to jest ich problem, nasz też troszeczkę. No więc zmieniło się tyle, że teraz przechodzą ogromne grupy. Co ciekawe, to ogromne grupy po 50-100 osób wiedzą doskonale, gdzie przechodzić, żeby nie było zasięgu telefonii komórkowej, bo mówimy o Puszczy Białowieskiej, bo to o tym regionie w tej chwili rozmawiamy. Przechodzą tam, gdzie wiedzą, że nie ma zasięgu telefonów komórkowych i nawet jeśli leśnicy zobaczą ich, to zanim się połączą z kimkolwiek, muszą wyjechać z puszczy, a wtedy tamtych typów już nie ma. Także ruszyła akcja granica. I teraz taka ciekawostka już na koniec kompletnie, która, to akcja granicy została założona przez nową, lepszą władzę i ta władza rozpacza nad tym, że ma problemy na granicy i planuje zbudowanie jeszcze lepszego muru. Już w tej chwili budują tą drugą warstwę z pewnie na dwóch warstwach się nie skończy, płot pewnie będzie rósł w siłę, a nam się będzie żyło do ostatniej. Dlaczego wyskończeni debile? Przez ostatnie lata, mówię teraz do dzisiejszej władzy, kiedy mieliśmy problem na granicy i ciągle go mamy, nie się z obecnym wtedy rządem, z ówczesnym rządem, żeby tę sytuację jakoś zatrzymać, nie wiem, rozegrać, nie wiem, dyplomatycznie, fizycznie, tylko rozdawaliście nagrody pani Holand za filmy, które pokazywały nie do że krzyczymy ale po prostu w nieprawdziwy sposób całą tą sytuację, żeby obrzydzić poprzedni rząd. Ja tego nie jestem w stanie Wam darować. To jest jeden z przykładów wielu tak naprawdę. Ale to jest taki teraz namacalny taki przykład, pokazujący, że Wy w ich interesów partyjnych nie dbacie o mój kraj. W związku z tym wypadać. Mówiłem to do polityków, oczywiście wszystkich, nie do Państwa, bo z Państwem się żegnam bardzo czule i życzę wam wszystkiego dobrego i żebyście żyli sobie dobrze i szczęśliwie i żeby nadchodzący czas był najspanialszym czasem w waszym życiu. Tak mi się marzy, po prostu wszystkim było dobrze. Coś mnie wzięło od tej pogody. I z mojego serduszka chyba chwilowo fasza, gdzieś się wydostał i poszedł na wakacje. Także póki jeszcze nie wrócił, wszystkiego najlepszego z okazji wiosny. Bo zapewne zajmijcie Idę sobie do ogrodu. Pa! Powstaje pytanie: kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji? Ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.